Zapraszam do zjednoczenia się w wierze i pobożności w tej pełnej mocy modlitwie do Matki Bożej łaskawej. Razem z otwartym sercem oddajmy nasze cierpienia i zaufajmy macierzyńskiej miłości Maryi, wiedząc, że łaska Boża dotrze do nas. Pozostańcie z nami aż do końca i pozwólcie, aby wasza wiara została odnowiona, a wasze życie mogło stać się cudem także dzisiaj. Witamy wszystkich na kanale Potrzebuję Modlitwy. Z wielką radością witam państwa tutaj ponownie. Przygotowując się do krzyczenia z oddaniem i zapałem do Matki Bożej łaskawej, istotne jest, abyśmy rozpoznali głębie potrzeb, które sprowadzają nas do tej chwili modlitwy. Każdy z nas nosi w sobie głębokie pragnienia, pilne prośby i okoliczności, które w naszych oczach wydają się prawie niemożliwe do rozwiązania. Ta właśnie ludzka i realna potrzeba jednoczy nas w tej chwili, u progu łaski Bożej. Naszą potrzebą duchową jest żyzna gleba, na której można zasiać ziarno wiary i rozpoznając tę potrzebę, stajemy się pokorni i szczerzy w poszukiwaniu Bożej pomocy. Zbliżając się do Matki Bożej łaskawej, przychodzimy nie tylko z prośbą, ale także z uznaniem naszej zależności od mocy niebieskiej, naszej potrzeby posiadania siły, która przewyższa naszą własną. Ta modlitwa, którą będziemy odmawiać, wykracza poza recytowane słowa, jest to wołanie serca, wyraz naszej najgłębszej potrzeby. Mając świadomość własnej bezbronności i zależności, musimy całkowicie oddać się tej modlitwie. A teraz zostaw w komentarzu następujące zdanie: potrzebuję dziś zmiany w swoim życiu. Amen. Prawdziwa wiara objawia się wtedy, gdy uznajemy, że sami nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale za łaską Bożą i wstawiennictwem Maryi wszystko staje się możliwe. Matka Boża łaskawa, znana ze swojego współczucia i potężnego wstawiennictwa, była na przestrzeni wieków światłem nadziei dla niezliczonych dusz. Ona wysłuchuje każdej modlitwy, zna każdą potrzebę i na każdą modlitwę odpowiada z matczyną miłością. Dlatego przygotowując się do tej modlitwy, pamiętamy, jak ważne jest wytrwanie do końca, oddanie każdego słowa i każdego oddechu naszej istoty, ufając, że nasze potrzeby zostaną wysłuchane i zaspokojone. Zanim zaczniemy tę modlitwę, chcę wyrazić moją głęboką wdzięczność za waszą dzisiejszą obecność. Uwierz mi, nic nie jest na próżno, a jeśli zdecydowałeś się wziąć udział w tej pięknej modlitwie, to dlatego, że jest przeznaczone dla ciebie specjalne przesłanie. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, rozważ subskrypcję. A jeśli możesz, zostaw like, aby YouTube docenił wagę tej modlitwy i udostępnił ją jak największej liczbie osób, które również potrzebują tego błogosławieństwa. Z ufnością i nadzieją oddajemy się teraz tej modlitwie, pewni, że każde słowo jest krokiem w stronę łaski, której tak pragniemy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. O Najświętsza Panno Mary Jo, pod Twoim pełnym miłości wezwaniem Matki Bożej łaskawej, pokornie klękam u Twoich stóp, pełen czci i ufności. Ty, która jesteś Matką Miłosierdzia, ucieczką grzeszników i pocieszycielką uciśnionych, skieruj swoje współczujące spojrzenie na mnie, na Twoją pokorną służebnicę, która zwraca się do Ciebie o pomoc w tak trudnej i pilnej sprawie. Pamiętam, o niebieska Matko, niezliczone razy Twoje potężne wstawiennictwo było światłem w ciemności, ulgą w bólu i nadzieją w rozpaczy. Zwracam się teraz do Ciebie, Matko łaskawa,
z wiarą, że tak jak słyszałaś tak wielu, którzy do Ciebie wołali, tak i Ty wysłuchasz mojego błagania i pomożesz mi w potrzebie. Ty znasz, Najświętsza Dziewico, złożoność i wagę tej sprawy, która mnie dręczy. Czasami czuję się bezradna, prawie tracę nadzieję. Pamiętam jednak Twoją obietnicę, jako Matki Boga i naszej Matki, że zawsze będziesz gotowa nam pomagać, gdy będziemy wzywać Twojego świętego imienia. Dlatego z całą ufnością zwracam się do Was i proszę o wstawiennictwo za mną w tej trudnej sprawie. O Matko łask, Ty, która jesteś tak blisko tronu Najwyższego, zanieś do Niego moje modlitwy, okryta Twoim matczynym wstawiennictwem. Niech Twoja dobroć złagodzi trudności na ścieżce i niech Twoje światło oświeci moje wybory. Cienie wątpliwości wiszą nade mną, ale niech Twoja miłość, droga Matko, wzmocni moje serce na drodze, która mnie czeka. Proszę również o mądrość i pogodę ducha, abym przyjęła wolę Bożą, bez względu na wynik tego błagania. Niech zrozumiem, że wszystkie drogi Boże przepełnione są miłością i miłosierdziem, nawet jeśli odbiegają od naszych pragnień i planów. Błagam ponadto, Matko łaskawa, aby Twoja opieka obejmowała wszystkich zaangażowanych w tę sprawę. Niech Twoje matczyne ręce prowadzą decyzje i działania na rzecz sprawiedliwości, pokoju i dobra wspólnego. W tej chwili udręki wzmocnię się, Pano potężna, aby z odwagą i determinacją stawić czoła wszelkim przeszkodom. Niech Twoja siła będzie moją siłą, niech Twoja wiara natchnie moją wiarę, a Twoja miłość zaleje moje serce, oddalając wszelki strach i niepewność. Ty, który jesteś pocieszycielem cierpiących, złagodź ciężar niepokojów, które noszę. Pozwól mi, pod Twoją matczyną opieką, znaleźć spokój i ciszę umysłu, aby przejść przez ten okres próby. Na koniec, Matko Boża i Matko Nasza, dziękuję Ci za każde wstawiennictwo za mną i za wszystkimi, którzy z wiarą i miłością Cię wzywają. Bądź nadal naszym przewodnikiem, naszym wsparciem i naszą ucieczką w trudnych chwilach. Matko łaskawa, zawierzam Ci tę sprawę, wiedząc, że uczynisz wszystko dla dobra tych, którzy kochają Boga. Módlcie się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci. O chwalebna i umiłowana Matko, Matka Boża łaskawa, stoję przed Tobą z pokornym sercem pełnym wiary, niosąc ze sobą wszystkie moje potrzeby i troski. Jesteś Matką Miłosierdzia, ucieczką grzeszników, pocieszycielką cierpiących i w Twojej nieskończonej dobroci ufam w tej chwili udręki. Wiem, że nie odwrócisz ode mnie wzroku, bo jesteś Matką, która z miłością opiekuje się wszystkimi swoimi dziećmi. W tej chwili, o droga Matko, oddaję w Twoje ręce wszystkie moje bóle i cierpienia. Znasz każdą moją walkę, trudności, przez które przechodzę i znasz ciężar, który noszę w sercu. Często czuję się bezsilna, aby kontynuować, prawie tracąc nadzieję. Ale to w Tobie, Matko łaskawa, znajduję schronienie i ukojenie, bo wiem, że zawsze jesteś przy mnie, orędując za mną u tronu Bożego. Matko łask, wyciągnij swoje miłosierne ręce na mnie i na moje życie, oświetlając niepewne ścieżki i usuwając cienie zwątpienia i strachu. Niech Twoje boskie światło będzie latarnią morską, która prowadzi mnie w chwilach ciemności i niech Twoja miłość wspiera mnie na każdym etapie mojej podróży. Wstawiaj się za mną, Matko Najświętsza, i zanoś moje prośby do Twojego Syna Jezusa,
abym mógł otrzymać potrzebne łaski. Proszę Cię, Matko łaskawa, z całego serca o wstawiennictwo za mną w tej sprawie, która dla ludzkich oczu wydaje się niemożliwa. Wiem, że za Twoim potężnym wstawiennictwem i łaską Bożą nie ma rzeczy niemożliwych. Ty, która słyszałaś i odpowiedziałaś tak wielu, którzy Cię błagali przez wieki, będziesz także czuwać nade mną, przyjmując moje błagania swoim matczynym sercem. Kochana Matko, udziel mi mądrości i pogody ducha, abym przyjęła wolę Boga w moim życiu, nawet jeśli Jego drogi odbiegają od moich pragnień i planów. Niech zrozumiem, że wszystko, co pochodzi od Boga, jest pełne miłości i miłosierdzia i że dzięki mojej wierze i wytrwałości mogę osiągnąć pokój, którego tak bardzo szukam. Pomóż mi stawić czoła próbom z odwagą, pewnością i determinacją, wiedząc, że Twoja obecność jest ze mną w każdej chwili udręki. Matko łaskawa, zwracam się do Twojej nieskończonej dobroci i gorąco proszę, abyś była moją ucieczką i siłą w czasach rozpaczy i niepewności. W moich słabościach, w moich cierpieniach, weź mnie w swoje matczyne ramiona i prowadź mnie drogą sprawiedliwości i pokoju. Uwolnij ciężar niepokoju, który czuję i pozwól mi pod Twoją opieką znaleźć spokój ducha niezbędny do przetrwania prób tego życia. O Matko Najświętsza, Tobie zawierzam także wszystkich ludzi, których kocham, tych, którzy są wokół mnie i którzy także borykają się z trudnościami. Wstawiaj się za każdym z nich, zanosząc ich potrzeby do Boga i udzielając im tego samego pokoju i łask, o które proszę dla siebie. Niech Twoje matczyne ręce ich chronią i zawsze prowadzą drogami wiary i miłości. Ty wiesz, Matko łask, jak bardzo niepokoją mnie sprawy, które ciążą mi na sercu, a zwłaszcza trudności finansowe, z którymi się zmagam. Wiem, że wiele Twoich dzieci, gdy zwróciło się do Ciebie w chwilach wielkiej potrzeby, doświadczyło niespodziewanych cudów. Dlatego z całą wiarą przychodzę wołać o Twoje wstawiennictwo i prosić Cię o ulgę, której tak bardzo potrzebuję w tej dziedzinie mojego życia. Niech dzięki Twojej dobroci odnajdzie rozwiązanie i drogę do dobrobytu, kierując się zawsze wolą Bożą. Matko dobroci, naucz mnie zawsze ufać Bożej opatrzności, nawet wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone. Niech nigdy nie stracę nadziei, wiedząc, że za Twoim wstawiennictwem i łaską Bożą drzwi się otworzą i nadejdzie rozwiązanie, którego tak bardzo szukam. Na koniec, Matko Boża i Matko nasza, dziękuję Ci za wszystkie łaski, które już otrzymałam za Twoim wstawiennictwem. Dziękuję Ci za chwile, w których pomogłeś mi w chwilach bólu i niepewności. Nadal jesteście moim wsparciem, ucieczką i ochroną w trudnych chwilach. Niech Twoja obecność będzie stała w moim życiu, przynosząc mi pokój, nadzieję i siłę. Całkowicie ufam Twojemu wstawiennictwu, wiedząc, że wszystko wyjdzie na dobre tym, którzy kochają Boga. Matce Bożej łaskawej, zawierzam swoje życie, troski i pragnienia, wiedząc, że zawsze będziesz nade mną czuwać i wstawiać się u Twojego Syna, abym mógł osiągnąć pokój i błogosławieństwa, których tak bardzo potrzebuję. Módl się za nami, Matko łaskawa, teraz i w godzinę naszej śmierci. Amen. Jeśli ten film poruszył Twoje serce, zapraszam do zapoznania się z innymi błogosławionymi modlitwami na naszym kanale. Nie zapomnij zostawić like, bo każde wsparcie to modlitwa, która pomnaża się w nadzieję dla nas wszystkich.
Każda interakcja jest jak światło, które włącza się w odpowiedzi na Twoje duchowe potrzeby. Rejestrując się, stajesz się częścią tej wspólnoty wiary. Aktywuj dzwonek, aby otrzymać błogosławieństwa z pierwszej ręki. Jeśli czujesz to w sercu, zostań członkiem naszego kanału. W ten sposób z wyprzedzeniem otrzymacie nasze modlitwy i będziecie wspierać naszą rodzinę wiary w dalszym rozwoju, docierając do większej liczby osób, które potrzebują wysłuchania naszych modlitw. Mając niewiele, możemy zrobić znacznie więcej. Twój udział robi różnicę i razem możemy wnieść miłość i pokój do wielu serc. Zostawcie swoje intencje i prośby modlitewne w komentarzach. Wiedz, że Święty Bento będzie zawsze przy Tobie, kierując Twoimi krokami swoją boską opieką i swą ogromną miłością. I nie zapominaj, że mamy więcej filmów wypełnionych światłem i boską mocą, gotowych wzbogacić każdy etap Twojej duchowej podróży. Niech pokój i błogosławieństwa zawsze będą z Wami. Amen.